Wcześniej wciągaliśmy blisko przeciwnika, teraz odsuwamy się od niego. Jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to nie można wciągnąć go tak, żeby on nie wlazł na dosiad, ani też nie wskoczył do trójkąta. Jeżeli tutaj ja schodzę, to teraz jest ryzyko, że on będzie wskakiwał na mnie, dlatego mój łokieć i moje kolano jest blisko i zamykam tą przestrzeń. I teraz mogę sobie stopą już celować na jego biodro, a drugą stopą idę na jego biceps. Ta stopa na bicepsie przeszkadza mu teraz w przejściu gardy, bo on tą ręką będzie próbował gdzieś tam manewrować, spychać, a ja będę musiał tutaj pracować tą stopą. Ta ręka idzie głęboko tutaj na kołnierz i teraz mam dużo siły, żeby go pochylić. I to jest idealne w tej sytuacji, bo on nie może się za bardzo wyprostować. Ciężko jest mu po prostu się poruszać. Więc jak wciągamy sobie w ten sposób, to tak uważamy, że przeciwnik gdzieś tam na nas nie skoczył. Więc tutaj złapaliśmy, może trudno było drugą ręką coś zaatakować. Chcemy sobie wciągnąć, więc daję krok w tył, schodzę na kolano, idę dłonią do maty i teraz mogę sobie atakować tutaj gardą. Nie? Ważne, żeby tutaj połączyć łokieć i kolano. I teraz, gdy siadam, idę sobie do tej pozycji. Głęboki uchwyt w ten sposób. W tej pozycji teraz mogę atakować go na przykład trójkątem, bo tutaj ta ręka zostaje, a druga ręka atakuje jego rękaw na przykład. I teraz biodra w górę, zarzucam sobie nogą, tak, mam mocny tutaj trójkąt. Czasami on mi będzie przeszkadzał, będzie próbował przejść, tak, ja będę musiał z tym walczyć. Może gdzieś tam złapię delarive, czy x-gardę, czy coś. Więc cały czas pamiętam o tym, żeby ta stopa blokowała jego rękę, a tutaj cały czas go pochylam. Jeżeli moja stopa spadnie z jego biodra, to on będzie mógł się wyprostować też i będzie trudniej mi utrzymać tutaj te uchwyty. Dlatego tutaj dwie ręce, jeżeli pracują, to jemu ciężko jest. Nawet jak on mocno się prostuje, tak, i gdzieś tutaj mnie unosi, to jest bardzo ciężko mu to zrobić. A ja to mogę wykorzystać, żeby go na przykład przetoczyć, tak? Może biodra wysunę, pójdę bardziej do delarive, go wytrącę z równowagi. Albo do czymś innym będę go atakował. Więc jak wciągnęliśmy sobie tu, stopa jest na bicepsie, to potem ta stopa z bicepsu idzie za jego szyję, czyli zarzucam do trójkąta. Tutaj ta ręka, on tu gdzieś łokciem chowa, więc ja staram się wciągnąć jego rękę do środka i odseparować trochę jego łokieć od jego kolana. I moje biodra idą w górę i popatrzcie, jak stopami ja go chcę przyciągnąć w jednym czasie. I wtedy łatwiej mi będzie zarzucić do trójkąta. Przy trójkącie ja lubię wkręcić się pod jego nogę albo pod jego rękę, żeby on nie robił od razu ucieczki. Więc tutaj jak się wkręcę, to mogę go wytrącić z równowagi i wtedy jemu trudno będzie uciekać. I tutaj mogę zaatakować. Nie? Lecimy. Więc najpierw ustawiam się bokiem do niego. Tak po skosie. Nie chcę tak frontem stać. Jedna noga z przodu, łapię za kołnierz. Tak, niziutko jestem. Może będę atakował tutaj za jego nogę, on odsuwa. Więc ja sobie idę na ziemię, spokojnie siadam i teraz moje kolano idzie do mojego łokcia. W ramach bezpieczeństwa, dobry nawyk, od razu będziecie szukać stopą jego biodra. Tak? Więc tu, hop, druga stopa na biceps. Łapię za kołnierz i teraz zmieniam ręce, tutaj łapię za kostkę. Ta noga będzie podcinać. Ale nie skupiajcie się na podcinaniu, jeżeli on twardo stoi. Ja staram się go zawsze przyciągać za kołnierz i odpychać jego biodra. To jest cały czas ten ruch. Jak jestem z gardy, to cały czas to próbuję. I teraz unoszę go. On ma lecieć w powietrzu. Nie puszczam kołnierza, tylko odsuwam biodra i cofam nogę. I teraz mogę wstać. Więc stąd tak sobie tutaj schodzę. Wciągam do gardy, łapię i przetaczam. Teraz z tej pozycji nie pchajcie się do przodu, bo wpadniecie w jego gardę.
Ja nie chcę na przykład tutaj puścić wszystkiego, bo on teraz łapie mnie za nogę, tak, i łapie ich z gardę i jest problem, tak? Ja teraz będę się musiał bić z jego X gardą. Dlatego tutaj ja chcę cofnąć od razu tą nogę. Druga rzecz. Osoby bez kimon łapią za rękę. Tak? Czyli ciężko jest wciągnąć tutaj kogoś z uchwytu za kark. Dlatego łapiemy za rękę. 2 na 1. I to samo. Też możemy sobie usiąść. Hop, hop, hop. Jesteśmy w tej pozycji. I teraz kostka. I podcinamy. Więc tu ta sama zasada. Cofam nogę. Teraz mogę przechodzić jego gardę. Nie wpadam do jego gardy od razu, tak? Tylko od razu jestem przygotowany na przejście. Więc sobie schodzimy. Bo łatwiej jest wtedy przejść. Okej? Lecimy.